serdecznie wszystkich, zwłaszcza miłośników muzyki i śpiewu. I zapraszam do nowo otwartej pracowni wokalnej mojego imienia, Mariny Nikoriuk, na zajęcia wokalne dla wszystkich, którzy chcą poczuć swój głos, rozwinąć swoje dane wokalne i spróbować siebie w roli śpiewaka, jakkolwiek szeroko to jest rozumiane. Nie liczy się wasz stopień przygotowania ani jakieś, nie wiem, wstępne pojęcie. Możecie po prostu przyjść i zapytać, możecie się poradzić. Jestem dostępna dla was od 4 do 7 lutego, bez właściwie przerwy, od rana do 19 w MDK lub pod numerem telefonu, który możecie znaleźć na plakatach tego wydarzenia. Plakaty są rozwieszone właściwie w całym mieście, również w MDK. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ja jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Sprowadziłam się do Świnoujścia parę miesięcy temu i urodził mi się pomysł właśnie otwarcia takiej pracowni głosu, gdzie wszyscy będą mogli kształcić swoje umiejętności pod moim okiem, a ja będę mogła przekazać swoją wiedzę, którą zdobyłam właśnie na Akademii i podzielić się różnymi sposobami na to, jak bardziej rozwinąć swoje umiejętności wokalne. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zainteresowani pracą i zachęcam serdecznie. Po co to wszystko, po co my się tu spotkaliśmy dzisiaj i po co chcę z Wami się spotykać przez kolejne 4 dni, bo tyle właśnie sobie ustaliłam, że nam będzie potrzebne, żebym Wam troszeczkę nakreśliła podstawy tego, czym jest w ogóle pojęcie emisji głosu. To jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina, która tak naprawdę tyczy się nie tylko samego śpiewu, ale też całego wewnętrznego świata człowieka i wszystkiego, co nas otacza, więc jest bardzo ciężko to wszystko przejść przez 4 dni. Wiadomo, że to się ćwiczy latami. Dzień dobry, chodźcie. No, mam nadzieję, że te zajęcia troszeczkę Wam przybliżą w ogóle, z czym ma się do czynienia, kiedy się śpiewa. I to niezależnie od tego, ile macie lat, czy jesteście młodzi, czy starsi. Po prostu pewne zasady są i one się nigdy nie zmienią. Ja jestem na przykład po śpiewie operowym, ale takie same obowiązują zasady dla jazzowców, dla rockowych śpiewaków i generalnie to jest wszystko ta sama modlitwa, tak? To wszystko, co robimy. Tego jest bardzo... Tych elementów składowych jest bardzo dużo i po prostu kwestia połączenia ich ze sobą daje później rezultat, taki jaki my chcemy. Bo tak naprawdę jaki gatunek muzyczny wybierzemy zależy od naszej własnej wrażliwości, a nie od, że tak powiem, nie wiem, nauczyciela waszego albo kogokolwiek obcego, tak? To od was zależy, jaką drogę sobie ustalicie i jak się rozwiniecie, w którym kierunku będziecie dążyć. I ja natomiast jestem tylko jako nauczyciel przekaźnikiem, tak? Wy mi przynosicie swoją ideę, a ja ją, że tak powiem, mogę poprawić, wcielić w życie i w jakikolwiek sposób pomóc Wam zrealizować. Natomiast Wy jesteście głównym, że tak powiem, szefem swoim własnym i to Wy decydujecie o tym, co się będzie działo z Wami, z Waszym głosem i z Waszym życiem, tak? Co do śpiewu. Każdy, kto chce osiągnąć coś śpiewaniu, tak naprawdę musi się liczyć z miliardem porażek. No niestety muszę Wam to na dzień dobry powiedzieć, bo tak naprawdę to jest dziedzina śpiewu nie dość, że jest emocjonalna, to jeszcze jest bardzo powiązana z naszym instrumentem, który jest, nie jest jak pianino, nie jest kwadratowy i ma twarde ścianki, które są zawsze takie same i po prostu nie zmieniają się. Człowiek tyje, chudnie, człowiek jest raz zmęczony, raz mniej zmęczony, raz ma dobry nastrój, raz ma zły nastrój. To wszystko tak... Nie mam czasu, bo się uczę tematem. Ojej. No ale przyszłaś i bardzo się cieszę. Słuchaj, prosiłabym Cię, żebyś powiedziała to samo po prostu troszkę wyraźniej i głośniej. Bo nie sądzę, że kolega tam z tyłu Cię słyszy. Mam na imię Kasia, mam 18 lat. Interesuję się fotografią i muzyką, nie mam czasu, bo się uczy do matury. No i tak już było znacznie lepiej Cię słychać. Także do kolejnych osób od razu robimy wnioski z tego, co mówię, tak? Taka jest praca, łańcuchowa jest praca. Ja mówię coś jednej osobie, a my już po prostu stosujemy to. Następna osoba przejmuje moją uwagę i od razu ją realizuje. Ja już się nie powtarzam.
Jestem Natalia, mam 11 lat, interesuję się muzyką i tańcem. Troszeczkę głośniej jeszcze. Weronika, wierzę w Ciebie. Mam na imię Weronika. Mam na imię Weronika, mam 8 lat i interesuję się muzyką. I teraz słuchajcie, na tym właśnie przykładzie wyjaśniam, czym jest rezonans, tak? Słyszeliście, jak ona mówi? Tak. Ona mówi tak. Ona mówi czym? Dziewczynki mówią tym. I ta a Kasia mówi w ogóle. A Weronika mówi czym? Mówi tym. Oczami. I właśnie z tych oczu wypływa jej rezonans, tak? Powiedz jeszcze raz to samo. Mam na imię Weronika, mam 8 lat i zajmuję się muzyką. No, że to tak naprawdę pomaga w życiu, że to tak naprawdę nam bardzo wiele rzeczy ułatwia, tak? Że po prostu dociera, komunikat dociera bardziej do ludzi. To co mówimy, bardziej dociera do ludzi, tak? Mam na imię Laura, interesuję się muzyką i sportem i mam 16 lat. I Laura tak, też wykorzystała już to, co powiedziałam, tę uwagę. Mareczek. Mam wrażenie, że opuściliśmy tutaj. Tak, ja właśnie widzę, że tam coś. Ale ja nie chcę zmuszać, także jakby ktoś chciał opuścić kolejkę, to wrócimy do niego na koniec. Dobrze, dobrze. Niech sobie przyjdzie. Okej. Okay. Mam na imię Marek, mam 56 lat. Jestem nauczycielem. Lubię muzykę. Lubisz muzykę. Marek też mówi w rezonansie bardzo ładnie. Kasień. Mam na imię Kasia, mam 13 lat, interesuję się muzyką, tańcem i aktorstwem. Widzicie, jakie to jest proste? Po prostu przejmujecie po kolei to, co zrobiła jedna osoba, przejmujecie to i realizujecie. Więc już po Weronice już wszyscy zaraz zaczęli mi produkować ten dźwięk zupełnie w innej przestrzeni, niż wcześniej to słyszałam. Proszę. No, Kasieńka, próbuj. No, proszę cię. Albo na końcu, dobra? To na końcu. Mam na imię Hania, mam 15 lat, interesuję się muzyką, malarstwem oraz grą na instrumentach. Mhm, okej. Okay. Mam na imię Roxanna, mam 8 lat, interesuję się muzyką, tańcem i gram na instrumentach. Mhm. Roxanko, słuchajcie, Roxanna też mówiła w rezonatorze, ale czego mi zabrakło u Roxany? Zabrakło mi energii, bo to, że jest rezonans, to jest tak jak naprawdę połowa sukcesu. Teraz trzeba to wszystko uaktywnić. Chodźcie wszyscy do mnie. Ale sam głos, nie tylko ciało. Chodźcie wszyscy do mnie. Wiesz? Tak. Wyobraź sobie tą falę wysoką, jak nakrywać, no. Chodźcie wszyscy do mnie. Okej, okay, będziemy nad tym pracować jeszcze, ale po prostu musimy Cię wybić z tego Twojego równego poziomu. Tak? Musimy nad tym właśnie pracować. Dobra, następna Pani. Patrzę, kochana. Kodujemy to wszystko, co mówię, nie? Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie jest ważne. Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, i teraz zahacz to bardziej. Słuchaj, musisz pamiętać, że to kosztuje. To nie jest za darmo wszystko. Nic nam za darmo nie dają, tak? Musimy pamiętać, że musimy wyjść z siebie teraz. Ja wiem, że tu pełno ludzi stoi, ale oni są fajni. Powiem, że chcesz ich zawołać. Naprawdę bardzo mocno. No chodźcie, no! Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, o to chodzi. I teraz się otworzyłaś i tobie tak samo jak koleżance trzeba po prostu bardziej z zamachu brać ten dźwięk. Rozumiesz? Jeszcze tak jakbyś otworzyła te wszystkie skrzydła tam z tyłu i dopiero ten dźwięk się wiele, ale po prostu słyszeliście? Po prostu z niewielkim wysiłkiem, ale poszedł właśnie tym rysunkiem ten głos. Okej? Okay? Kasia. No niestety tak będą te zajęcia wyglądać, będę was męczyć, nie? Chodźcie wszyscy do mnie. O, Kasia też załapała rysunek. Dobra, zaliczone. Następna. Dobry, tam. Słyszałaś to? No. Chodźcie wszyscy do mnie. Wiesz co? Nie dykcją teraz pracujemy, a energią. Tak? Bo ty myślisz, że dykcja jest... Natalka jest w ogóle przypadkiem i super buzi. Ona ma taką gębusię do śpiewania. Ma po prostu... Zobaczcie, jak ona otwiera usta. To jest po prostu popisowe, co ona robi. Ale
pamiętaj, że buzia to jest konsekwencja, to są kwiatki na drzewie, tak? A tak naprawdę cały pień, korzenie i wszystko to jest twój oddech, tak? I wyobraźnia. Także spróbuj się otworzyć. My na razie, wiesz, mało się znamy, ale chcę, żebyś spróbowała zrobić to, co cię proszę. Otwórz siebie i wydobądź falę energii. Nie dykcję, nie tekst, tylko o, o to chodzi. Ten rysunek, narysuj. Dobra, łuk. Chodź. Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, i jeszcze bardziej musisz się otworzyć. Będziemy nad tym też pracować, dobra? To jeszcze. Chciał. Panowie, ha. Panowie. No nie. Próbuj, próbuj. Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie wszyscy. I do mnie zabrzmiała. Chodźcie było takie, to było tak. Chodźcie wszyscy do mnie. Chodźcie wszyscy do mnie. O, teraz było lepiej. Teraz był zamach, tak? Bierzcie na słuch to, co mówię. Typowo, bo to ma melodię. Każdy znały i wszyscy śpiewacy, nawet wielcy i najwięksi mają trenerów do końca. To nie są nauczyciele, ja tego nie nazywam nauczycielami, bo to jest trener tak naprawdę. Ty z nim wymieniasz pewne, nie wiem, doświadczenia swoje i tak dalej. My się od siebie nawzajem uczymy. Ja od was się uczę, wy ode mnie. Ja bardzo wiele się od Weroniki na przykład potrafię nauczyć, bo ja słyszę, czym ty mówisz, dziecko, ja ci tego zazdroszczę bardzo, naprawdę. Tej maseczki, wiesz, magicznie. Także każdy z nas tak naprawdę może drugiemu człowiekowi przekazać bardzo dużo ciekawej informacji. I naszą kwestią jest nawiązać taką relację, gdzie sobie ufamy i na tyle, że po prostu wiemy, że to co ten człowiek mówi, jest dobre. Ale też na tyle mamy weryfikację w sobie. Ciężki płaszcz. Tu, jakbyś miała taką długą suknię i oddychała w krynolinę, wiesz? Tak jakby ci się tak rozprowadzało. No tutaj. No. Prościej, proszę. To jest druga, która ma być prosta, tak? Nie gardzimy się. Dobierz. I tu, na kamiskę. I wypchnij palce. Tak, na palce. O ciebie się nie martwię. O ciebie się też nie martwię. Bardziej bacz z tymi palcami. Świadomie, po prostu odsyń.